uroczystości w naszym przedszkolu, ale bardzo, bardzo ważnej. Dzisiejszy występ będzie się składał z dwóch części. Pierwsza część to jest z okazji Państwa święta, przede wszystkim dziennikarzy i tarzy, się mieszczą w kadrze. A później będzie część na zakończenie przedszkola, czyli rozstajemy się. Tak? Także będzie mała przerwa w międzyczasie. Chodźcie, machajcie, tak? Można pomachać. Dzień dobry, chcę Państwa powitać, tak jak już Pani Dyrektor wspomniała, na ostatnim występie naszych dzieci. Chciałam Państwu z okazji Dnia Mamy i Taty, mamy już był, taty będzie, złożyć życzenia zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności, radości z dzieci, sukcesów dzieci i wspólnego świętowania dalszych lat edukacji. I zapraszamy na uroczyste zakończenie roku. Przybiegły dwa zające małe. Tak do nas powiedziały, rząd ze strachu cały. Na tej leśnej rzece mieszka stwór straszliwy. Zanieczyścił wodę i zjadł wszystkie ryby. Prędzej, przyjaciele, co teraz robimy? Czystą wodę przecież mieć musimy.
do wodopoju, wszyscy szybko kroczą, patrzą z przerażeniem i nie wierzą oczom. A na środku rzeki leży wielka beka, ciecz czarna i gęsta, ciągle z niej wycieka. Brak nam czystej wody, co teraz zrobić? Żyć bez niej nie mogą zwierzęta, roślin. To nie żadne stwory, to sprawka zagłady czarownicy strasznej. Na nią nie ma rady. Coś stuka.
patrzę i świeci. Patrzę do auta, a na nie śmierci. Puszki, butelki, pełno plastiku. Skła i staroci na nich bez liku. Nie tracąc ani jednej chwili, wszystko pod lasem nam rozrzucili. Dzisiaj od rana wiec powieła, losu psa śmieci pomiędzy. Woni nieprzyjemna wszędzie panuje, świeca powietrze cóż to zapłynie. Jak ładnie i cicho w tym lesie i echo daleko się niesie. Echo, echo. Nie słuchaj.